versus. Zaprasza Paweł Ziger. Witamy po świątecznej przerwie. Wtorek, 27 grudnia. Miało nas nie być, ale jesteśmy. Jesteśmy między innymi dzięki Piotrkowi Szydłowskiemu, Antonowi Borowej, Bartkowi Aksamitowskiemu. A wsparcie zza wschodniej mamy liczniejsze, bo i Anton Żywanow był. No i Sebastian Wesołowski. To nasza dzisiejsza ekipa. I goście. Popis. Czyli poseł Małgorzata. Małgorzata Chmiel z Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, witam państwa. I poseł Piotr Lisiecki, Prawo i Sprawiedliwość. Co prawda nie Piotr, ale Paweł, przepraszam. Podnosił palec ostrzegawczy. Podnosił palec, no tak, bo już się zakręciłem. Tak, poproszę bliżej wszystkich do mikrofonu. Tak, Janusz Korwin-Mikke, czyli JKM Senior, bo w drugiej godzinie będzie JKM Junior. Dzisiaj sobie troszkę podsumowujemy rok, najciekawsze wydarzenia. Rok dobrej zmiany, demontażu państwa, puczu i 100 tysięcy różnych historii, które się działy. Ale najpierw takie szybkie pytanie. Czy obecny lokator Pałacu Namiestnikowskiego powinien stanąć przed Trybunałem Stanu? No moim zdaniem tak. Pensję prezydenta, słyszałem. No moim zdaniem tak. Że nie potrafi rozwiązać obecnego dużego problemu, do którego jest przecież powołany między innymi. Poza tym najważniejsza sprawa Trybunału i to jest Trybunału Konstytucyjnego. To jest, który został skutecznie zaorany, tak. I za to PiS-owi dziękujemy. Ja naprawdę dziękuję. Pan dziękuję? Tak. No, ja mam zupełnie inne zdanie, a ja uważam, że jednak nad władzą każdą, zwłaszcza taką, która jest większościowa, powinno być organ, który stoi na straży praw jednostki. Sąd Najwyższy wystarczy. No, nie bardzo chyba. Panie pośle. Jeżeli mielibyśmy rozważać postawienie prezydenta przed Trybunałem Stanu, to moim zdaniem o wiele więcej, większa liczba kandydatów była wcześniej, a nie stanęli. W związku z czym... O Ziobro pan mówi. Dobrze, no niech pani... Przepraszam. Też. Natomiast w tym wypadku no, nie uważam, żeby to on aż tak zawinił, żeby stawiać go przed Trybunał Stanu. Prezydent Ołówek słyszałem, albo Stempel. Panie Januszu? Ja też uważam, że jest to zły prezydent, natomiast przy Trybunał Stanu to też jest lekka przesada, no, że czegoś nie zrobił, czegoś zaniedbał, to jeszcze na ogół nie jest Trybunał Stanu. Kwestia Trybunału Konstytucyjnego to jest sprawa osobna. Ja całe życie walczyłem z tym Trybunałem Konstytucyjnym, już w momencie, kiedy on całkowicie bezprawnie uznał za nieważną moją uchwałę lustracyjną, przypominam, a wydaje mi się, panem Rzeplińskim konkretnie, bo ten Trybunał składa się z takich ludzi, takich różowy, taka inteligencja różowa, prawda, w stylu tam już nawet nie PO, tylko Unii Wolności, coś takiego. Zresztą w całej Europie są tacy ludzie, cały z nim walczymy i nic nie polega, że teraz muszę ich bronić przed PiS-em, no bo tych ludzi uważam za szkodników, ale muszę ich bronić, bo bronię prawa, nie demokracji. Tego nie mogę zrozumieć. Jak ona broni demokracji? To PiS jest demokratyczny, ma większość i robi swoje. No więc właśnie, to jest jakby podstawowy problem i tu funkcjonujemy jakby w trochę dwóch różnych rzeczywistościach, bo dla mnie to, że PiS demokratycznie dokonuje pewnych zmian, volt, rewolucji, ewolucji i tak dalej, jest jasne i ma takie zbójeckie prawo, gdyż albowiem przypomnijmy, Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. To znaczy, o prawie możemy zapomnieć, o sprawiedliwości również. To jest prosta analiza zapisu artykułu 2 Konstytucji. Zwłaszcza, że mówimy o sprawiedliwości społecznej. Zwłaszcza, że mówimy o sprawiedliwości społecznej i państwie prawnym państwie. W związku z czym tutaj są przepisy. Przepisy to jest coś takiego, co można przyjąć większością. PiS ma większość, przyjmuje, robi co chce. Niestety, pani poseł, trzeba było się lepiej starać, nie musielibyście wchodzić w koalicję z PSL-em, byście robili to, co robiliście, tylko dwa razy lepiej, gdybyście nie mieli kagańca w postaci PSL-u. Ale ten rok
można oceniać w różny sposób. Najlepsza ocena to są pieniądze. Dzisiaj u pana Janusza znalazła się taka malutka infografika na Facebooku. Tempo zadłużania. Otóż najgorszy rok platformerski to jest 70 miliardów, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast wam udało się w tym roku 76. Znaczy idziecie po prostu na wynik, stachanowcy. Przez 10 miesięcy. Przez 10 miesięcy idziecie na wynik. I jeśli mi pan powie, że dochody budżetu państwa są jednak bardzo dobre, to od razu odpowiadam, żebyśmy tego wątku nie ciągnęli, że tylko dlatego, że rekordowe wpływy z Narodowego Banku Polskiego były, gdyby odliczyć między innymi tę pozycję, wpływy do budżetu byłyby bardzo, bardzo kiepskie. Finansowo ten rok to katastrofa, czy tak, czy nie? Tak, oczywiście, że tak. No, dług publiczny, jesteśmy w pierwszej czwórce jego wzrostu w Europie. Wzrasta bardzo szybko, no bo ile można rozdawać tych pieniędzy zamiast inwestować? Musi skończyć wreszcie się to rozdawnictwo. Ja rozumiem, że PiS chciałby bardzo wykonać wszystkie obietnice, zrealizować obietnice z kampanii wyborczej. Tyle tylko, że PiS powinien się zastanowić, że może za dużo obiecywał. Ten kraj po prostu tego nie wytrzyma. Ludzie tego nie wytrzymają i po prostu pieniądze są niewystarczające na to, żeby sześciolatki pospać wcześniej do szkół, wiek emerytalny obniżyć, kwota wolna od podatku jest właściwie podwyższeniem podatków dla ludzi tu teraz, bo obiecywali obniżenie podatków, jest zaprzeczenie wszystkiego i kolejna rzecz, gimnazja również, likwidacja gimnazjum, to są bardzo duże obciążenia. Pani poseł, dla podobne zarzuty dla... 2 lata temu, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9, można by stawiać Platformie Obywatelskiej. Robiliście również powiedzmy przekręty finansowe, bo dla mnie pachniało to przekrętem, na zasadzie kupowania głosów wyborców, co później doprowadziło do sytuacji, w której musieliście wymusić na Trybunale zgodę na ofertę. Panie redaktorze, przepraszam, bo pan mnie wywołał. Proszę przekrętami tego nie nazywać. Dobrze, to jest po pierwsze, bo to przekręty nie były. To jest raz. A dwa, nawet zakładając, że byliśmy za czasów PO w czarnej dziurze, chociaż tak przecież nie było. Było bardzo dużo dobrych rzeczy zrobionych. To nie teraz rozmawiamy o tym, co przez rok zrobił ten rząd PiSu, a nie co była lat temu 10, lat temu 15. Zostawmy to. Idźmy do przodu, po to się tutaj spotkaliśmy, żeby oceniać. Wielce czcigodna pani poseł. Pani poseł, ale ja zostawmy na boku przekręty, zrobię jedną rzecz. No, mnie się tłumaczyło zawsze, że ten gimnazja to była inwestycja, bo to będzie dużo kosztowały gimnazja, bo trzeba było tworzyć nowe stanowiska dyrektorskie dla dyrektorów gimnazjum i tak dalej. Teraz się mi z kolei mówi, że likwidacja gimnazjum to znowu będą większe koszty. Ja nie rozumiem, nie może być tak, że... Ale czego gimnazjum? Pan nie rozumie, że likwidacja gimnazjum powoduje w samym Gdańsku? Ja panu podam prosty przykład. Nie rozumiem, dlaczego utworzenie gimnazjum to zwiększone koszty i likwidacja gimnazjum to też zwiększone koszty? Jedno z drugim chyba nie Szanowny się panie, powołanie gimnazjum trwało przez 7 lat, jak pan pamięta, za rządów AWS-u. Premier Buzek to wszystko powoływał. Przez 7 lat były oczywiście koszty, bo trzeba było przekształcać, budować budynki osobne. A teraz mamy wybudowanie budynki, co poniosłe, ale chwileczkę. Nie da się tego sprzedać, bo to są dostosowane budynki, szanowny panie, do uczniów i do szkół. I teraz zlikwidować, powiem panu w skrócie. W samym Gdańsku 250 osób straci pracę, tych, którzy przyjdą teraz z urlopu zdrowotnym. Następne 250 straci pracę, dlatego, że przy tych reorganizacjach nie znajdą zatrudnienia. I setka osób zatrudnionych w biurokracji. I teraz pytanie jest, czy tych osób było za dużo, czy było wystarczające? Tak, bo dużo, moim oczywiście. Zdaniem była wystarczająca ilość, dlatego, że te klasy nie były tak liczne. Teraz doprowadzimy do bardzo licznych klas. Dobrze, ale pani poseł, a nie o to nam poseł, w Polsce dobrze, chodziło. Dajmy, bo to jest kosztem edukacji naszych dzieci. Dajmy dobrej zmianie ustosunkować się, bo dobra zmiana słucha, analizuje. I wyciąga wnioski.
przynajmniej staram się to robić. Rzeczywiście w kampanii parlamentarnej obiecaliśmy jedna rzecz, to jest kwestia wieku emerytalnego i kwestia 500+. Są to rzeczywiście bardzo kosztowne przedsięwzięcia, znaczy obniżenie wieku emerytalnego i 500+, które no, powyżej 20 miliardów rocznie będzie kosztowało. Jakby... Dlatego nie ma pieniędzy na modernizację armii. Jedziemy dalej. I biorę to w pewnego rodzaju koszty. Mogę się uderzyć na pewno w pierś co do tego, że powinniśmy zacząć de facto od kwoty wolnej od podatku. To by spowodowało, przynajmniej moim zdaniem, pewnego rodzaju rozkręcenie gospodarki, to znaczy wrzucenie większej, znaczy pozostawienie na rynku większej kwoty pieniędzy, co byś pewnie za sobą pociągnęło również i zwiększenie wpływów do budżetu, bo dzięki... A to jest w ogóle nieważne z naszego punktu widzenia. No, ale nie, przepraszam bardzo, ale pan poseł powiedział ważną rzecz. Mianowicie, że może się uderzyć w pierś, dlatego że pewne rzeczy powinniście byli zrobić trochę wcześniej. Może byłoby więcej trochę pieniędzy w budżecie. Otóż, panie pośle, przychodząc do naszej audycji, radziłbym się lepiej przygotować. Między innymi przeczytać wywiad pierwszego sekretarza dla Reutersa, gdzie Jarosław Kaczyński powiedział, że gotów jest pogodzić się ze spadkiem tempa rozwoju, jeśli tylko zostanie zrealizowana jego wizja państwa. Co prawda, mnie uczono, że tego typu wizje się leczy, no ale okej. Pan prezes ma taką wizję i ja to absolutnie rozumiem, bo dla mnie też zasady są najważniejsze. Akurat te moje zasady, to w co wierzę, czyli człowiek jest wartością nadrzędną i wolność jednostki, przekłada się również na sprawną gospodarkę, najsprawniejszy model gospodarczy. Wasz model jest dokładnie odwrotny, w związku z czym gospodarka jest do dupy. Ale jeśli pan mówi, że byłoby więcej pieniędzy, to znaczy, że twierdzi pan, że pomysł prezesa Kaczyńskiego na doprowadzenie do realizacji jego wizji nie był dobry. Radziłbym się zastanowić. To znaczy, tak jest. Ja doskonale rozumiem Jarosława Kaczyńskiego. Ja też uważam, że ważniejsze są zasady niż pieniądze, to z całą pewnością. Natomiast dwie rzeczy. Po pierwsze, nie wszystkie cele Jarosława Kaczyńskiego są zgodne z tym, co ja uważam za słuszne. A po drugie, i znacznie ważniejsze, nie ma najmniejszego powodu, żeby z tego powodu rezygnować z rozwoju gospodarczego. Przeciwnie, im większy rozwój, tym łatwiej się robi reformy. Także uważam to za jakieś zupełnie nieporozumienie. No tak, ale Jarosław Kaczyński ma mniej więcej taką wiedzę o ekonomii, jak ja o anestezjologii. Ja wiem, że jak się komuś baseballem da w łeb, to on zaśnie, ale nikt z tego powodu nie zatrudni mnie w szpitalu jako anestezjologa. Więc jeśli Jarosław Kaczyński wypowiada się na temat gospodarki, to proszę słuchaczy i widzów, żeby wiedzieli, że to jest po prostu taka anestezjologia przy pomocy kija baseballowego. Ja rozumiem naprawdę, że chcecie mieć jakieś państwo. Chcecie zrealizować to, tę swoją wizję państwa, wizję Jarosława Kaczyńskiego. Tam gospodarka pełni rolę tylko wtedy, kiedy akurat się przydaje, bo generalnie na gospodarkę się nie zwraca uwagi. Ja mam do pana inne pytanie, panie pośle. Jak pan się z tym wszystkim czuje? Pan jesteś człowiek, już o tym mówiliśmy kiedyś, ja powiedziałem, jesteś pan człowiek rozsądny, inteligentny i tak dalej. Jak pan odnajdujesz się w tym szaleństwie socjalistycznym? Proszę nie brać mnie pod włos, panie redaktorze. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o kwestie związane z gospodarką, no to można zastosować podejście takie, że najlepiej gospodarki nie tykać i wtedy ona będzie sama funkcjonowała. Jakby to jest wolnorynkowe takie podejście. Natomiast jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, no jest to jednak bardziej uspołecznione podejście. Zresztą pan... To jest podejście narodowo-socjalistyczne, panie pośle. No państwowo-socjalistyczne, powiedzmy. Etatystyczne, bardziej etatystyczne. I teraz jest kwestia wyboru. Natomiast co do tego...
pan redaktor powiedział, że prezesa Kaczyńskiego by tak nie zatrudnił na tym stanowisku. Natomiast no, stała się rzecz 25 października 2015 roku taka, że no, społeczeństwo zatrudniło prezesa Kaczyńskiego. Pan się dziwi, że ja nie jestem demokratą, to? Nie dziwię się, panie redaktorze. Każdy ma w swoim podejściu do życia trochę z demokracji, trochę, znaczy demokratyzmu, trochę z bardziej autorytarnych rządów. Ale ja mam taką uwagę do całego PiS-u. Otóż ja 20 lat temu... No, proszę z tego wykluczyć, szanowni państwo, żarty, żarty. Nie, nie żarty. 15 lat temu, powiedzmy sobie, tłumaczyłem, że PiS jest partią lewicową, partia komunistyczna. Członkowie PiS-u twierdzili, że są prawicą, a PO oskarżała ich o faszyzm, o Bóg wie co. Nie, to jest normalny komunizm. Teraz wszystko to widzicie. Mówię to do całego PiS-u. Zgadzam się, wracamy łącznie do PRL-u. No tak, ale ja to mówiłem 15 lat temu. Pana Kaczyńskiego wracamy. A wyście go nazywali prawicą. Zaraz. Wracamy kolejną, tak, zgadzam się. Zaraz wrócimy. Zaraz wrócimy. A to ja Versus. Zaprasza Paweł Ziger. Na chwilkę. Dobrze. Drugą, znaczy kolejną część rozpoczniemy od sondy. Ta sonda naprawdę bardzo, bardzo dużo mówi, dlaczego pewne rzeczy w Polsce się wydarzyły i będą się dziać. Proszę bardzo. Czym się różni PiS od pozostałych partii politycznych? Najlepiej spojrzeć na to, co się dzieje na ulicach. Ingerencja polityków PiS-u, czy w ogóle władzy całej PiS-owskiej w sprawy intymne, personalne, osobiste obywateli jest zdecydowanie bardziej widoczna. Opozycja na chwilę obecną też chyba nie działa tak, jak powinna. Mnie polityka osobiście nie interesuje. Kojarzę, że kiedyś był Tusk w Platformie, KOD walczy o demokrację, czasami siłą, a PiS od zawsze wiąże się z Kaczyńskim. Zresztą nie znam, a czym się różnią, to nie mam pojęcia. Długo by mówić generalnie. Są to dwie partie, jedna lewicowa, druga prawicowa. Właściwie zgrupowanie partii lewicowych i prawicowych. To, co robi PiS w tym momencie, jest naprawdę bardzo dobrym. PiS próbuje wprowadzać rządy totalitarne, w których podporządkowuje sobie każdą sferę życia publicznego, jak i prywatnego. Różnica między PiS-em a opozycją jest zasadnicza, przede wszystkim w podejściu, jakie mają do społeczeństwa, które ich wybrało. Gdybyśmy nie mieli kogoś takiego nad sobą, no to po prostu w kraju źle by się działo, a ci wszyscy, którzy są przeciwko, nie wiedzą i nie widzą tego, że PiS wszystko to chce zrobić dla naszego dobra. Nic przeciwko nam. Reszta to jest antykatolicka. No dobrze, możemy już zdjąć te słuchawki. Więc tak, PiS robi wszystko dla naszego dobra. Otóż ja bardzo proszę PiS, żeby się ode mnie odczepił, bo lepiej wiem niż PiS, co jest dobre dla mnie. A nawet jeśli nie wiem, to ja za to zapłacę, a nie wy. Czym się różni PiS od innych? Pierwszy głos był doskonały. Nie wiem. No bo rzeczywiście, generalnie i zasadniczo, to nie bardzo się różni, może tylko tym, że pewne rzeczy robi w sposób brutalniej, bardziej brutalny, może trochę bardziej ostentacyjny. Natomiast to jest wszystko to, co było. I przepraszam, przekręt, o, pani poseł prosiła, żeby nie używać słowa przekręt. Dobrze. Rozwalenie Trybunału Konstytucyjnego dokonywało się wcześniej. Demolowanie gospodarki i zadłużanie państwa działo się wcześniej. Inwigilacja. Platforma ma tutaj z PSL-em dużo za uszami i tak dalej, i tak dalej. Można by wymieniać, więc właściwie jaka zmiana nastąpiła? Jest. Zmiana nastąpiła... Fotoradary tutaj na rogu na ulicy nie działają od roku. O, fotoradary, to jest dobra. Jedyna dobra zmiana. Panie, to jest redaktorze, dobra zmiana. Chce pan powiedzieć, że tak szybko, chyłkiem i nocą były uchwalane poprzednie ustawy, no nie były tak ustalane. Ale po owocach ich poznacie, pani poseł. Dobre, to nie uchwalane nocą, mogły być dobre, to nie jest argument. Może nie wszystko było zrobione wspaniale za czasów Platformy, ale to, co robi w tej chwili PiS i jak bardzo to wszystko do przodu w sposób dyktatorski posuwa, no niech pan mi nie mówi, że tak było za czasów rządów Platformy i PSL-u. Nie było. Takich sytuacji nie było. Nie było czegoś takiego. Dobrze, panie Januszu, było czy nie było? Dla mnie tutaj siedzą przedstawiciele dwóch partii, którzy na przykład umówiły się parę lat temu, że zlikwidują OFE i oni ukradną połowę pieniędzy, i połowę pieniędzy ukradło PO i zgodnie z PiS
PiS głosowało za tym, a drugą połowę umówiono się, że ukradnie PiS i drugą połowę w tej chwili kradnie PiS, prawda? Dokładnie, ręka rękę myje, podzielono się tym pieniędzmi i tyle. No. Panie pośle, wychodzi na to, że albo wyborcy, to są wszystko młodzi ludzie, ale już z prawami wyborczymi, zupełnie nie kumają, o co w tym wszystkim chodzi, albo wyczuli doskonale, o co w tym wszystkim chodzi. Otóż robicie dokładnie to samo, co poprzednicy. Niczym się nie różnicie. Znaczy, na czym ma polegać ta dobra zmiana w takim razie? Panie redaktorze, do aborcji na przykład się różni. Panie redaktorze, rozumiem, że ci, co nie kumają, to ci, co popierają PiS. Nie. Nie, bo to z... Nie. Ja tego nie powiedziałem. Znaczy z tej sądy... Tylko nasi wyborcy kumają, a i to nie wszyscy. Powiem szczerze, no w społeczeństwie generalnie tych, co ludzi różnego rodzaju przedsiębiorczych i takich, którzy... Kumających. Tak, no to jest kilka procent pewnie. No właśnie. Ale wie pan, co pan w tej chwili powiedział? Jeśli macie poparcie 35%, no to że ze 30% to jest niekumający elektorat. Ale nie wiadomo, te 5%, którzy to są... Nawet zakładając, że te całe 5% kumających są u was. U nas. Druga rzecz jest taka, to jednak jeżeli chodzi o kilka ustaw, moim zdaniem było, przynajmniej ja pamiętam, dosyć dobrych. Ostatnio była głosowana, za co dostaje od tak zwanych zielonych po głowie, kwestia tego, żeby można było wyciąć na własnym terenie, na własnej nieruchomości drzewo, czego nie można było, przez wiele lat. To jest właśnie do dyskusji. Ale no to ja też bym dyskutowała. W drugiej godzinie, bo to... Naruszanie. Bo to jest, co, mają własnego terenu? Nie. Panie Januszu, sami w programie macie Ministerstwo Środowiska, więc... Tak, ale nie na moim własnym terenie. Tu nie chodzi o jedno drzewko w ogródku. Dobrze, no jeszcze i co dalej? Ostatnio przyszedł pakiet, nieduży rzeczywiście, mam nadzieję, że to jest jakiś początek ustawy deregulacyjnej, niedużej, związanej ze zmianą w prawie budowlanym, z tym, żeby nie trzeba było pewnego rodzaju zgłoszeń robić. Prosta rzecz. A to już weszło? Nie, to jeszcze nie weszło. Właśnie. Prezydent musi to jeszcze podpisać. A nie, to spokojnie, to bo... jesteśmy spokojni. Nic z tym nie zrobimy. No ale to są drobne sprawy, to jest, wie pan. Lokator Pałacu Namiestnikowskiego klepnie wszystko. Ja mam jedno pytanie. Ja się pan nie zdziwił kiedyś. Może się zdarzyć. Ale to tylko wtedy, kiedy Jarosława Kaczyńskiego nie będzie, wtedy się wybije na niepodległość. Więc do tej, ponieważ Jarosław jest nieśmiertelny jak Lenin i Stalin, więc spokojnie nie będzie problemu z tak zwanym prezydentem. Jest inny temat. Wszyscy się podniecają, czy legalnie ten budżet został uchwalony, czy nielegalnie. Mnie to w ogóle nie interesuje. Problem jest zupełnie inny, tak naprawdę. Otóż Rzeczpospolita Polska, Chrystus Narodów, jest częścią państwa pod tytułem Unia Europejska. W którym to państwie decyduje się, czy coś zostało zrobione legalnie, czy nie. Jeśli zostało zrobione nielegalnie, to może być na przykład obcięcie funduszy. Problemem dla was nie jest to, czy ugniecie się przed żądaniami tak zwanej opozycji i uznacie oczywistość, że zrobiliście po prostu cyrk, tylko z tym, że jeśli w Europie, nie wiem, Komisja Europejska czy jakiś inny organ, przepraszam za wyrażenie, uzna, że budżetu państwa nie ma w Polsce, to nie będzie pieniędzy z Unii Europejskiej, a to będzie parędziesiąt miliardów w plecy. Tego się nie obawiacie? I nie będzie to rozkryć. Zdaje się, że my w tej chwili chyba większą składkę wkładamy do Unii Europejskiej niż... Dziękuję, no nie, czyli o to chodziło. Przecież to nieprawda. O to chodziło. Chciałbym, żebyście państwo usłyszeli. Przecież teraz. Chodzi przecież o to, żeby nie płacić składki. Drodzy państwo, nie ma to najmniejszego znaczenia, bo nie są ważne te pieniądze, to są minimalne. Takie obroty. Minimalne? Proszę panią, to są dzienne obroty gospodarki, prawdziwej. To są dzienne... Panie europośle, wie pan najlepiej, że my jako Polska dostaliśmy teraz na to rozdanie największą ilość pieniędzy to znaczy ze wszystkich ile? Krajów. Pani I poseł, proszę, przepraszam nie, bardzo, ale w nie znaczy mówić, ile? Że dostaliśmy Polski bardzo do mało. Budżetu to znaczy ile? Unijnego jest to znaczy wyższa ile niż konkretnie? Pieniądze, które z budżetu to znaczy wpłyną ile? Do Polski. I proszę pana, i proszę nie ale mówić, dlatego że pan doskonale o tym wie. Proszę i to pani, są środki ale, dużo ale, większe niż nasze proszę składki. Panią. To jest ostatnia fakt, że to jest ostatnie rozdanie tak dużych
dużych środków unijnych. I możemy więcej takiej dużej kwoty nie dostać. Dlatego pewne inwestycje należy prowadzić i inwestować, a nie tak jak PiS w tej chwili to robi, że dalej rozdawnictwo trwa pieniędzy naszych budżetowych, bo oczywiście unijne nie da się tak rozdawać jak nasze budżetowe. Natomiast, no tutaj pan podpowiedział. Panie poseł, bądźmy uczciwi. Jeżeli mówimy o rozdawnictwie PiS-u, no to również Unia Europejska stosuje rozdawnictwo. Oczywiście. I to jakby oczywiście. Bądźmy tutaj uczciwi. No bo Unia Europejska jest zupełnie innym. Nie ma możliwości inwestowania. Przecież to nie jest spółka akcyjna, prawda? Unia Europejska jest do czegoś innego powołana. To jest nasze państwo. No. Pewnego rodzaju związek państw, jak to sama... Związek państw była wspólnota europejska. Teraz to jest państwo federacyjne. No, państwo. Tak, panie czy prawo unijne ma pierwszeństwo, czy Polska ma pierwszeństwo? Jeśli pierwszeństwo prawo unijne, to Polska nie jest suwerenna i koniec dyskusji. Dobrze, dajmy posłowi dobre zmiany. Panie redaktorze, to jest szczerze, to już zapomniałem, jakie było pytanie. A propos tego, co pani poseł pieniędzy mówiła... Pieniędzy to niewykorzystanych przez PiS. Niestety środki unijne w urzędach marszałkowskich są ze względu na wasze kontrole i nagabywanie są mało wykorzystywane. Proszę, jednak w urzędach marszałkowskich Prawo i Sprawiedliwość to rządzi chyba w jednym na 16, o ile sobie dobrze... Przypominam. W związku z czym, zresztą ostatnio była chyba mowa o tym, że Sejmik Śląski ma bardzo ma problem z wydatkowaniem. Cała Polska ma problem w tym momencie. Mówi pan o te odpadki, tak? Gospodarka odpadkami, że nie złożyli w terminie. W terminie nie złożyli. W związku z czym troszkę winy jednak chociażby po stronie Platformy Obywatelskiej jest. Nie tylko Prawo i Sprawiedliwość odpowiada za to, ale również Platforma Obywatelska także. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię, to o czym mówiłem, kwestia składki, która tutaj jest i kwestia budżetu państwa, czy został uchwalony prawidłowo, czy nieprawidłowo. No byłem na sali, więc widziałem, było tych ponad 230, tam było bodajże 234 czy 6 posłów, łącznie z głosującymi przeciw, w związku z czym nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy powtarzać jakieś głosowanie. Panie pośle, to jest tak. W ważnych sprawach, jeśli się pojawiają wątpliwości, dla zwykłego bezpieczeństwa, na zasadzie strzeżonego Pan Bóg strzyże, lepiej jest być dwa razy poprawniejszym, dwa razy zabezpieczonym. 3, 4, 5 i tak dalej. Nie, bez przesady. Po prostu. Natomiast prosta rzecz. Mhm. Jeśli, jak twierdzą niektórzy, działania Unii Europejskiej zmierzają do wywalenia Polski w kosmos i są różne spiski, niespiski i różni ludzie jeżdżą i skarżą się po to, żeby zrobić Polsce krzywdę, to czy nie obawiacie się, że skoro Unia Europejska chce zrobić biednej Polsce krzywdę, to może wykorzystać fakt, że są wątpliwości co do poprawności przegłosowania budżetu, w związku z czym nie będzie pieniędzy z budżetu europejskiego, ponieważ nie wiadomo, jak mają być rozdysponowywane, bo za ten mechanizm dysponowania tymi pieniędzmi odpowiada między innymi to, co jest w budżecie państwa. Tylko tyle. To jest takie moje pytanie. Znaczy, ja nie chcę, żeby to, co powiem, zabrzmiało dosyć buńczucznie, ale jeżeli mielibyśmy się cały czas obawiać tego, co powie Unia Europejska, to po prostu moglibyśmy siedzieć w tym parlamencie, nie przegłosowując żadnej ustawy. Do posła ja bywam na komisji, Spraw Europejskich. Tam się po prostu kolejne dyrektywy Komisji Europejskiej się implementuje w postaci polskich ustaw. To po prostu się normalnie tego nie było za PRL-u. PRL była państwem niepodległym. Trzecia RP nie jest państwem niepodległym. Nie było. I do tego wątku. Tak. Ale zaraz. Ja mam pewną sprawę, ale to chwilkę zajmie, także coś. To za chwilkę wątek będziemy kontynuować, a nawet kontynuować dalej. Versus. Zaprasza Paweł Zigerman.
No i kontynuujemy, jak powiedziałem, a nawet kontynuujemy dalej myśl Janusza Korwin-Mikkego. Znaczy nie, ja odwrotnie, żeby być ścisłym. Ja się chciałem w dwóch punktach, i to ważnych, sprzeciwić temu, co twierdzi PO-PiS. Że są sprzeczni ze sobą. Jaki PO-PiS? Jaki PO-PiS? Sekundkę, bo chcę powiedzieć, w odróżnieniu od tych, którzy twierdzą, że więcej dostajemy od Unii, czy więcej dopłacamy, jest to bez najmniejszego znaczenia. Bez najmniejszego to przesada, ale bez większego znaczenia, ponieważ ważne są reformy, które musimy robić, i ilość pieniędzy, które otrzymujemy w porównaniu z obrotami gospodarki, tej prawdziwej gospodarki, nie tej budżetowej, tylko prawdziwej gospodarki, jest minimalna. W gospodarce budżetowej, tej czarnej, szarej i tak dalej, przewalają się dziesiątki miliardów euro dziennie, o czym rząd nawet w ogóle nie wie. I ważne jest, żeby się gospodarka i biała, i czarna, i szara rozwijały jak najlepiej. I przepisy unijne temu przeszkadzają. I strata, jaką Polska ponosi, ja oceniałem to lat temu już kilka, wynosi około 130 miliardów rocznie tracimy dzięki byciu w Unii. I Chiny na przykład, które nie były w Unii, zyskiwały rocznie te 130 miliardów, bo nie były w Unii i nie musiały wykonywać tych idiotycznych dyrektyw Komisji Europejskiej. Dzięki temu, że nie były w Unii, to Chiny, które nie dostały ani grosza z Unii, rozwijają się bardzo szybko. I to jest... No teraz mamy spowolnienie. Niestety trzeba wspomnieć, panie Januszu, uczciwie, jest spowolnienie, bo będzie między 5 a 6... Oni się rozpędzili. Oni się rozpędzili strasznie. A 6%, więc będzie spowolnienie. Chcę pan powiedzieć, że jak my dostajemy 30% dopłaty do dużej drogi, trasy, jakiejkolwiek autostrady, a płacimy sami 70%, to nie jest to dla nas pomocą i to nie są pieniądze, które idą na rozwój rozwój gospodarczy naszego kraju, ponieważ to daje zatrudnienie. My mamy bardzo dużo pieniędzy wydawanych na miejsca pracy, na tworzenie miejsc pracy, jak również dzięki temu mamy dużego kopa i rozwój gospodarczy. No, teraz pani poseł, to jest niezaprzeczalne, tak? Wszyscy ekonomiści twierdzą, dziwię się temu, co pan mówi, bo Teraz pani dała konkret i ja pani bardzo konkretnie odpowiem. Budujemy autostradę, bośmy dostali 30% dotacji z Unii. Gdybyśmy nie mieli, to byśmy może zamiast autostrady wybudowali drogę szybkiego ruchu, która jest tańsza więcej niż o 30% od autostrady. I dzięki temu pan Kowalski, który ma kochankę po drugiej stronie autostrady, nie musiałby jechać 20 km do przejazdu i z powrotem 20 km, żeby do niej dojechać. A pan Wiśniewski, który ma pole po drugiej stronie, nie musiałby. Autostrada rozcina kraj. Proszę pana, ale to nie przyczepiajmy się, ja dałam tylko przykład jednej z inwestycji. Dała pani przykład, ja odpowiadam. Pani poseł, ja teraz a inwestycja na przykład w uczenie dzieci w szkole, homoseksualizmu jest jedną inwestycją. Pani poseł, panie pośle, europośle. Pani poseł, krajowa poseł. Moment. Ja chcę się dowiedzieć. Jest koniec roku, wiemy, że się z mojego punktu widzenia udało PiS-owi coś. Co się udało mu po raz pierwszy w 5-7, mianowicie... Powrót do PRL-u. Wtedy był patent genialny. Cała ta prymitywna, roszczeniowa część narodu, sieroty po PRL-u, były w samoobronie. Trochę inteligentniejsi byli w Lidze Polskich Rodzin. Teraz wszyscy są w PiS-ie. Nie ma Ligi Polskich Rodzin i Samoobrony. I za to wam chwała. Wszyscy są w jednym miejscu. Ale ja bym chciał się dowiedzieć, co to jest ta wizja, znaczy co powstanie, panie pośle, tak szybciutko, co powstanie zgodnie z tą wizją Jarosława Kaczyńskiego, poza tym, że silny kraj, mocarstwo od morza do morza, a tak konkretnie, co powstanie, co będzie efektem tych waszych wszystkich działań? Właśnie, jaka jest ta wizja państwa przed Kaczyńskiego? O co wam chodzi na końcu? I kto za tym stoi? Kwestia państwa od morza do morza to raczej chyba nie prezes Kaczyński. Zawsze morze do morza. No dobrze, bo nie mamy jakby... Jaka ma być to Polska? To jest czwarta RP. Nie mamy ochoty nikogo raczej podbijać. Ja podejrzewam, że to macie po prostu raczej, druga... Nie jest pan ja mam podejrzewanie, że to macie po prostu druga RP. Moim zdaniem. To po prostu druga RP. Ale tak, czy... Co to ma być? Sprawne państwo, odpowiedzialne za swoje... Ale konkrety, bo to wie pan, sprawne państwo, to każdy... To jak mam o konkretach, no co, o każdym ministerstwie mam... Nie, ale to znaczy sprawne. Dobrze, wymiar sprawiedliwości.
jest... Co ma być podstawą funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości? Zmieniona konstytucja? Kto mianuje sędziów na przykład? Minister Ziobro. Wszystkich. Momencik. No dajmy odpowiedzieć. Jeżeli chcecie państwo ode mnie usłyszeć, że dojdzie do na przykład wprowadzenia modelu amerykańskiego dotyczącego tego, żeby sędziów na przykład powoływali obywatele, to ja jeszcze w tej chwili nie odpowiem, czy taki projekt mógłby zostać przez Sejm przepchnięty. Aczkolwiek takie pomysły też się pojawiają. Natomiast obecna sytuacja, w której ja też nie mam zbyt dużego zaufania do wymiaru sprawiedliwości, jeżeli chodzi o sądy, to bo jakby moim zdaniem akurat... I o prokuratorę też, nie o prokuratorę też. Znaczy ja akurat w przypadku prokuratury tutaj się jednak uznaję, że ruch z tym, żeby prokuratorem generalnym był minister sprawiedliwości, uważam za dobry. No nie, za chory. Sterował sprawą. Ale, panie pośle, dobrze, ale nie naokoło, naprawdę proszę. Znaczy chory. Nie jesteśmy w telewizji publicznej. Proszę powiedzieć wprost. Jak to jeszcze? Proszę powiedzieć wprost. Ma państwo wyglądać tak. Prosto. A mowa wasza niech będzie tak. Nie. Panie pośle, to wy jesteście katolicy, nie ja. No to teraz to mnie pan zastrzelił tym, wy jesteście katolicy. No też jestem katolikiem. Chodzi o to, aby państwo przestało być państwem teoretycznym, tak? Państwem, którym jest grupa osób, która korzysta z tego państwa, natomiast pozostałe osoby będące społeczeństwem nie ma dostępu do dóbr, które to państwo daje. To znaczy bezpieczeństwo, wymiar sprawiedliwości, policja. Natomiast pozostałe osoby, znaczy będące pewnego rodzaju elitą... Panie Boże, to jest mowa trawa, to co? Dobrze, ale to pan niech się zapyta o kogo. Ale no proszę, ja już panu powiem, jeśli ktoś by mnie zapytał, panie Ziger, jak pan sobie wyobrażasz zmianę, ja bym powiedział tak, przede wszystkim należy zmienić konstytucję, ma ona być logiczna i spójna wewnętrznie, na przykład ma być państwem prawa, nieprawnym i już, sprawiedliwość jest zawarta w tym, i demokracja. Już. Na przykład. Demokracja. Tak, po drugie, zapisane w konstytucji zakaz zadłużania budżetu. Koniec. Bilansować się budżet, jeśli nie z automatu, minister finansów idzie siedzieć na 10 lat. Ale PiS chce zmienić konstytucję właśnie przez ten zapis. Ale ja nie wiem. Ale w drugą stronę. Żeby mieć więcej pieniędzy na rozdawnictwo, ten 60-procentowy próg. Ja powiedziałem więc ja pytam, jak wy. Przecież to jest demolka. W konstytucji mamy zapisane ten 60%. Tak, oczywiście. Oczywiście, że dziwne, tak. Ale rzeczywiście idę o zakład, że chodzi o to, żeby tak zmienić konstytucję innymi ustawami, ponieważ nie macie większości 2/3 większości konstytucyjnej, żebyście mogli obniżyć ten zapis 60% PKB, po to, żebyście mogli bardziej państwo zadłużyć, żebyście mieli więcej do rozdawania, zwłaszcza w roku wyborczym, bo jeżeli to zostawimy, ten budżet następny ledwo będzie się spinał, albo już dopniecie do 60, więc następny budżet wyborczy musielibyście mieć budżet strateńców, ponieważ nie będzie mógł być w ogóle z deficytem. Budżet 70 miliardów to budżet wyborczy Tuska. No. Tak. Ale pani poseł, przepraszam bardzo. To jest bardzo, bardzo prosta rzecz. I tak robią na przykład samorządy. Wystarczy wydzielić podmiot pod tytułem spółka prawa handlowego. Proszę nie podpowiadać, bo to będzie z dużą szkodą dla kraju. Pani myśli, że ludzie, którzy kręcą kasę, nie wiedzą, jak to zrobić? Dokładnie w ten sposób. Nieraz myślę, że nie wiedzą. Robią takie ludzi, rzeczy, że myślę, że nie wiedzą, co robią. Oni mają którzy wiedzą, jak to robić. Niszczą rozwój gospodarczy poseł, naszego kraju. Mamy trzy różne zadłużenia. Mamy zadłużenie budżetu państwa, mamy zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego i mamy, to jest czwarte, i mamy zadłużenia spółek Skarbu Państwa i tak dalej, i tak dalej. Są trzy różne długi, ale z zusumem to jest ze 2,5 czy 3 biliony złotych. Ja pytam, chciałem się naprawdę od pana dowiedzieć, jeśli macie pomysły na zmianę konstytucji, to proszę powiedzieć, co chcecie zmienić. Dobrze, ja mogę odpowiadać. Bo ja uważam, że jeśli chcecie zrobić burdel tutaj, to nie potrzebujecie niczego zmieniać, ustawami można to załatwić. Jeżeli wszystko chodzi... ku temu
No. Jeżeli dojdzie do dyskusji na temat konstytucji, to mogę panu wtedy powiedzieć. Ja mogę powiedzieć, jakie... Rzeczywiście, zastanawiałbym się nad ewentualnym poparciem zakazu deficytu budżetowego wprowadzonego w konstytucji. To zostanie pan jeden. Ale nie wiem, czy udałoby się to przeforsować. No właśnie. Szczególnie gdyby Jarosław Kaczyński powiedział, nie, panie pośle, umówmy się, jak ja już kiedyś powiedziałem, żoliborz locuta causa finita. Panie pośle, jedno szybkie pytanie. Rok rządów PiSu. Jesteśmy w stanie, mówię pan jako reprezentant Janusza Korwin-Mikkego i jednocześnie Partii Wolność, czy jesteście w stanie powiedzieć, tak, PiSowi udało się to czy tamto i za to im chwała, a to jest akurat B. No te dwie ustawy, projekty ustaw, które rozumiem mają być podpisane przez pana prezydenta, są akurat rzeczywiście słuszne. Natomiast to wszystko grzęźnie. Ja to będę na przykład jeden charakterystyczny przykład. Jak PiS nie myśli o przyszłości w ogóle. Ja 25 lat temu domagałem się podwyższenia wieku emerytalnego, ale uwaga, dla ludzi, którzy dopiero w tej chwili przychodzą do pracy. Wchodzą. Gdyby to zrobiono 25 lat temu, to dzisiaj ten problem byłby znacznie niższy. Ale teraz PiS, uwaga, zrobił ustawę, która słusznie przywraca ten wiek emerytalny, ale uwaga, ludzie, którzy w tej chwili poszli do pracy w ciągu ostatnich tych 7 lat od tej ustawy, to już powinni mieć wiek wyższy. Bo oni się poszli do pracy, widzieli, ale skąd? Ta ustawa obejmuje również ich. To jest nieuczciwe, dlatego daje się im przywileje, których, bo składka jest liczona, emerytalna, liczona tak, jakby mieli dostać emeryturę, wyglądać 67, a nie 60 kobiet, tak? I to jest niesłuszne, ale PiS o tym nie myśli sobie za 40, bo to będzie za 40 ten problem narośnie i to PiSu nie interesuje. Nie. I jeszcze jedno szybkie pytanie do pana Janusza. Panie Januszu, gdy pan patrzy na to, co się dzieje, jak to się rozwija, jaka będzie pozycja RP na mapie Europy i świata? No to wszystko zależy od tego, kiedy się rozpadnie Unia. Czy to będzie za 2 lata, czy to będzie za rok, czy za 7. Tego nikt nie wie. A może się nie rozpadnie. Dobrze, musimy kończyć. Pani poseł, jest coś dobrego, co pani powie o rządach PiSu przez ten rok? No muszę powiedzieć, że plan Morawieckiego, pana premiera Morawieckiego dla mnie jest, bardzo dobrze się zapowiadał, natomiast i bardzo i dużo słusznych tam rzeczy jest. Dużo, natomiast bardzo mnie to martwi, że skończyło się tylko na obietnicach i na prezentacji i dalej nie widzimy kroków, które by to wprowadzało. Więc na to cały czas czekamy i doczekać się nie możemy. Pozycja RP na europejskiej i światowej. I tu się z panią zgadzam, bo że to był bełkot stylu Morawieckiego. Pozycja RP no bardzo osłabła, państwo wiedzą, nie muszę. No oczywiście, że tak. W Europie nie, w Unii. Jak to? W Europie nie. Ale jak to? W Europie. No może nie na Węgrzech. Jeżeli pan ma na myśli Węgry, mówiąc Europa, to może nie. Natomiast w całej Europie musimy kończyć. Głos dla dobrej zmiany. Z Unii i w Unii Polska zyskała, nie straciła. Nie, panie pośle. Pani poseł, mówi o elita. Kończymy audycję, a poseł dobrej zmiany chce się pochwalić jeszcze. Chciałem tylko zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o pozycję Polski, to moim zdaniem, może ono będzie odosobnione, pozycja ta będzie odwrotnie proporcjonalna do siły Unii Europejskiej. I tak naprawdę, jeżeli biurokracja europejska będzie słabła, to pozycja Polski moim zdaniem będzie silniejsza. I tyle. A ja zakończę słowami, że gościliśmy od lewej, więc odwrotnie niż przedstawialiśmy na początku. Poseł PiS Paweł Lisiecki. Pani poseł... Polak-katolik. Małgorzata Chmiel, Platforma Obywatelska. Dziękuję Janusz państwu Korwin-Mikke, bardzo. Partia Wolność. Ja tylko powiem, będzie absolutnie do sześcianu albo do entej potęgi pozycją Unii Europejskiej i Europy całej. To, co robicie, powoduje, że ten kraj się rozpada. Co dla mnie, który twierdzi, że państwo jest organizacją przestępczą o charakterze zbrojnym i należy je rozpieprzyć, to chwała wam za to. Bez przesady. Versus. Zaprasza Paweł Ziger. Dobrze, i zaczynamy drugą część. W studiu dwóch z trzech gości, trzeci gość troszkę się nam spóźni. Andrzej Laskowski, między innymi Centrum imienia Adama Smysa, tak, ekspert. Z tym się w paru punktach nie zgadzamy, co już w kilku audycjach przerabialiśmy wcześniej. I Jacek Korwin-Mikke, czyli JKM
Junior. Czekamy na Malwinę Użarowską. Uważam, że historia i Rzeczpospolita. Porozmawiamy sobie. Ja wrzuciłem w opisie audycji, że pretekstem będzie początek Księgi Rodzaju, tam gdzie Bóg stworzył człowieka, znaczy stworzył cały świat i później stworzył człowieka i temu człowiekowi podporządkował wszystkie stworzenia. Ja sobie korzystam tutaj z takiego wydania Tory. Nie, tam było powiedziane, idźcie i uczyńcie sobie świat poddanym. Tak, mogę przeczytać całość, ale to niech sobie słuchacze i widzowie sięgną do źródła. Podaliśmy gdzie 1,24 do 1,29 Księga Rodzaju. Natomiast ważne są, korzystam z tego wydania polsko-hebrajskiego, bo to jest wydanie z komentarzami rabinicznymi i to jest bardzo, bardzo ciekawe, bo to nam się przyda dalej w audycji. Mianowicie, człowiek został stworzony na samym końcu, gdyż Bóg zachował się jak dobry gospodarz, który najpierw przygotowuje stół, nakrywając go i zastawiając, a potem zaprasza do niego gościa. I tak dalej. Jednocześnie Bóg stworzył człowieka na końcu i musimy pamiętać, że gdybyśmy się sprzeniewierzyli tej boskiej kreacji, temu boskiemu dziełu, to jak przypominają nam komentarze, nawet najmarniejszy komar został stworzony przed człowiekiem. A więc jesteśmy panami stworzenia, panami ziemi, jesteśmy tym szczytem drabiny jestest i tak dalej, ale jesteśmy tak naprawdę dzierżawcą. W związku z czym nie możemy niszczyć Bożego dzieła. To jest dość proste dla ludzi wierzących, dla których Biblia, czyli Żydów, chrześcijan i muzułmanów jest świętą księgą. Znaczy Stary Testament, tak. Dla osób niewierzących zawsze można powiedzieć, pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy gwiezdnymi dziećmi, pochodzimy z gwiazd, nie byłoby nas, gdyby nie katastrofy kosmiczne, jesteśmy po prostu elementem całego kosmosu, wszechświata i tak dalej, i tak dalej. Należy o ten świat dbać. Otóż mam taką tezę. Najbardziej zbrodniczą organizacją antyekologiczną jest Unia Europejska. Ktoś powie, no jak to? Przecież energooszczędne żarówki. Promowanie taniej energii z paneli słonecznych, elektrowni wiatrowej i tak dalej, i tak dalej. Jeśli popatrzymy na zalesienie kontynentu, wynosi ono około 25-30% naszej Europy. To jest 3 razy mniej niż było 1000 lat temu, gdy było nas 30 razy mniej. Unia Europejska dotuje produkcję żywności. Mamy gigantyczną nadpodaż żywności. Wszyscy w podatkach finansujemy produkcję niby taniej żywności europejskiej. Spokojnie można byłoby o połowę ograniczyć pola, łąki i tak dalej i spokojnie by to funkcjonowało pod warunkiem, że nie byłoby dotacji. Gdybyśmy o połowę zmniejszyli obszar użytków rolnych, powierzchnia lasów zwiększyłaby się dwukrotnie. Unia płaci teraz za zalesianie. Podobno, że jak posadzimy na hektarze ileś dębów, świerków i tak dalej, będzie z tego kasa. Wystarczy nie dotować rolnictwa, ludzie zaczną sadzić drzewa. 2 razy drzew w ciągu 50 lat to bardzo szybko minie. Będzie 2 razy więcej drzew. Co to spowoduje? Otóż między innymi spowoduje spadek temperatury. Spadek temperatury spowoduje. Tak, lasy obniżają... Absorpcja dwutlenku węgla. Prosta rzecz. I teraz moje pytanie jest takie do moich gości, bo to jest pytanie ekologiczno-polityczne. Czy należy zacząć walczyć z Unią Europejską jako po pierwsze marnotrawcą pieniędzy publicznych i jednocześnie organizacją, która szkodzi klimatowi, szkodzi środowisku naturalnemu? Ale pojechałem. Ha, 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 ha. No to zaskoczyłem. Dobrze. No, Jacek. Znaczy tak, czy... Bliżej go.
No, przytkało. Czy szkodzi klimatowi, no to... Nie jestem biologiem, na pewno olbrzymie budynki, które zasiedla biurokracja Unii Europejska, zajmują powierzchnię, którą można by zasadzić. Ale... Czyli trzeba zaorać. Pewnikiem jest, że Unia Europejska tworzy prawo w tempie wyścigowym, a nawet ostatnio jeszcze zaczęła przyspieszać, zaczęła pomijać, że tak powiem, tak zwane konsultacje społeczne przy tworzeniu prawa. Wszystko się odbywa za zamkniętymi drzwiami. Parlament Europejski ma to tylko przyklepać, a nawet jak nie przyklepie, to Komisja Europejska może to i tak czy siak, omijając parlament, ostatecznie wprowadzić. Dobra, uznam, bardzo ładnie wybrzmiałeś, nie odpowiedziałeś na pytanie. Specjalista od mistrza Eckharta i ekspert Centrum imienia Adama Smitha. No filozof. Nie dam się aż tak prowokować. Tą aż przewrotną tak. parabolą, prawda? Gdzie zaczęliśmy od Księgi Rodzaju. Na to... A przygotowałem się. Tak, przygotowałem odpowiedź na Księgę Rodzaju co do stworzeń. Wszystkie stworzenia są nicością. Nie mówię, że mają małą wartość, czy też, że w ogóle są czymś. Są czystą nicością. Co nie ma bycia, jest nicością. I to potem rozwiniemy. W trakcie rozwiniemy to. To jest pytanie o essa. Jest to dosyć, o istotę. Dosyć trudne, prawda? Wymieniliśmy się jakimiś wcześniej materiałami, już jeszcze kiedyś rozmawialiśmy, to niewątpliwie możemy sobie co do takiego, przepraszam, spłycenia potem tego tematu dotyczącego, ale też wyjdę naprzeciw, EU daimonii. Mhm. Prawda? Mamy... No, nie będę tłumaczył, prawda, co nam chodzi. Proszę sobie sięgnąć do greki, co oznacza. EU i daimonii. Czy rzeczywiście ta szczęśliwość EU europejska, czy nie okazuje się być utopią, tak? I utopia tej eudaimonii gdzieś, skąd ona wynika? Nie sądzę, żeby to chodziło o krzaki rolników, węgiel i co tam jeszcze w zależności od grup interesu. Na pewno chyba zaczął się ten czas po wspaniale wyśpiewywanych i wsłuchani byliśmy wszyscy w Odę do Radości. Jakby mówienie, że może nie przebrzmiało, ale trochę się już wyciszyły te dźwięki. Czy dziś nie jest czas, żeby sobie spróbować przypomnieć, czym jest bycie, nasze bycie. I zaraz temat będziemy rozwijać, bo gdyż albowiem Malwina Łużarowska do nas dotarła. Zapraszamy. Versus. Zaprasza Paweł Ziger. Malwinę Łużarowską uważam, że historia Rzeczpospolita witamy. Dzień dobry. Obiecała, że się odniesie. Bo słuchała. Słuchałam, ale w zasadzie... nie chcesz się odnosić, musiałbyś dobrze. Musiałbyś mi powtórzyć pytanie, bo nie rozumiem wstępu Biblii. Później, będziemy dalej. Świata. Temat jest bardzo prosty. Tak naprawdę chodzi o szacunek do samych siebie. Wszystko w Bogu, Bóg we wszystkim. To jest mnie najbliższa koncepcja, czyli Baruch Spinoza. Jeśli zrozumiemy, że jesteśmy we wszystkim połączeni, w nawet najdrobniejsza część tego świata, to niesie w sobie tę boskość, to ja pytam do jasnej cholery, jakim cudem ludzie, szczególnie ludzie wierzący, mogą w ten sposób podchodzić do tego wszystkiego, czym są i co ich otacza. Tego za cholerę nie rozumiem, ten brak szacunku. Bo jeśli jakiś sukinsyn, przepraszam za wrażenie, ale wczoraj byłem na spacerze w lesie i zobaczyłem, że ktoś wypieprzył do lasu taki wielki karton śmieci. Jeśli ten sukinsyn później myśli, że pójdzie do kościoła, wyspowiada się i za 5 zdrowasiek przekupi kretyna na górze, bo on myśli o Bogu w ten sposób, to jest kretyn. Ale musiał być wierzący. No może był niewierzący, ale... Jeżeli pójdzie do kościoła, to... Ale nie chcę mi wam powiedzieć, że
tylko niewierzący wyrzucają śmiecie do lasu, nie? No, ale to nie, no. Nie mamy tu niewierzących, to jest statystyczne. Więc i pójdzie i wyspowiada się za 5 zdrowasiek zostanie, dostanie rozgrzeszenie, to znaczy, że on Boga traktuje jak debila. Zero szacunku do siebie i do całego Bożego dzieła, no po prostu, ludzie. Ale może też nie w ten sposób. Zbyt daleko posunięte. Nie w ten sposób, ale to teraz Paul Dilek puśćmy. Zbyt daleko posunięte. Dobra. Dobrze, ale Jacek musisz doprecyzować pytanie. Że ludzie są kretynami, którym się wydaje, że można Boga zrobić w konia, nie szanują sami siebie i obserwujemy to na każdym kroku, a Unia Europejska w dodatku poza wszystkim jest najbardziej zbrodniczą organizacją działającą na szkodę ekosystemu. To jakieś, to jest bardziej globalne zjawisko, bo mieszkałam przez krótki czas w Algierii i pamiętam, że w czasie Ramadanu wystarczyło zasłonić okna i można było pić alkohol, bo Allah nie widział. To być może zasłona liści działa w ten sam sposób dla wierzących. Wzrok Boga się nie przebije. Nie przebije się przez zasłonę, przez płuca świata. No Jacek, nie w ten sposób powiedziałeś. To, co chciałeś powiedzieć. Nie, że trochę za daleko posunięta analogia, ale ludzie poprzez ogólnie panującą nam dobrą zmianę od 1945 roku już de facto, a nawet już trochę tam próbował to towarzysz Piłsudski jako członek Polskiej Partii Socjalistycznej wprowadzać, są oduczeni myślenia o sobie i o tym, co będzie dalej, bo oni są uczeni już od pokoleń tego, że państwo o nich zadba. Nie o że oni mają o siebie zadbać, tylko że państwo o nich zadba. To sondaże pokazują w tej chwili. Ja nawet nie powiedziałem. Pismo Święte jest jednym wielkim zbiorem argumentów, a właściwie nauk, które mają człowiekowi uświadomić jedno. Jesteś wolny, odpowiadasz przed Najwyższym, jesteś Bożym stworzeniem i w zależności od tego, jakie podejmiesz decyzje, będziesz nagrodzony albo ukarany. Koniec. Ty jesteś Bożym stworzeniem. Ty na obraz i podobieństwo. Nie ma, że państwo, kurde, coś zrobi. Dobra, pan Andrzej Laskowski, filozof i ekspert. Ale mnie ciągle te parabole jakoś tak przerażają. A bo jak tak mocno te ale tak, filozofia jest mocno połączona z matematyką, to parabole, hiperbole. Poprowokować. Dlaczego ktoś... Roztrząsanie. Dlaczego ktoś wyrzuci śmiecie, a potem pójdzie coś tam i jeszcze gdzieś osiągnąć jakąś szczęśliwość? To ja bym poleciał taką, znaczy podpowiedział taką ścieżkę od Freuda do Lacana, tak mniej więcej, bo to jak psychoanaliza, a nie, przepraszam, ja, no. Ale nie, to jest, ja dobre wychowanie. Staram się zrozumieć ludzi, to jest naprawdę. Tylko kwestia dobrego wychowania, a nie akurat ściągania stwórcy i wołania go, zawracania mu głowy takim drobiazgiem, jak tam jeden worek śmieci, no. Właśnie, no. Ale... A może odwróćmy pytanie. No. Jeżeli jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga... Co do istoty, no. Tak. Co do istoty, to czy te cechy, włącznie z wyrzucaniem śmieci do lasu, to są cechy Boga? Też nie ma nic, nie, nie. Nic. Wszystko w Bogu. Ja sobie przypominam taką książkę. Taki totalny kreacjonizm. Taką książkę. Nie kreacjonizm. Nie kreacjonizm. Przypominam sobie taką książkę fantastyczną. Panen. To jest troszkę coś innego. Nie, taką fantastyczną książkę świętej pamięci Janusza Zajdla. Limes Inferior. Świetna rzecz. Bardzo prorocza. Tam było powiedziane, jak już główny bohater Snir poszedł przed do rady aglomeracji, czy jakiegoś super takich zbiorowiska ludzi, bo tam wszystko zostało właśnie wydzielone pod uprawę i aglomeracje ludzkie, że on mówił, że no przecież ten tutaj kantuje, ten tutaj, a ty nie jesteś tutaj od tego, ty jesteś od generalnych założeń, od globalnych działań, a nie od przesuwania pioneczka tu, czy tu, czy tu. Ty masz myśleć globalnie. I taka właśnie powinna być władza, no nazwijmy to rządy, że one powinny generalnie się zajmować tym, a nie każdym szczegółem, co niestety w natłoku ustaw pokazuje, że państwo, czyli nasz suweren, chce rządzić nami w każdym aspekcie. To oznacza, że żyjemy w świecie bezbożnym. No. No to chyba logiczny wniosek, czy gdzieś popełniłem... Siedząc pod ołtarzami, oczywiście. Nie? Nie. Bo? Bo to dosyć jest intymna relacja
wiara jest dosyć intymną relacją i bezpośrednią między Bogiem a jednostką. Ale to my to w ten sposób czujemy, my to w ten sposób czujemy, większość ludzi jednak jest przyzwyczajona do tej my się powołujemy tutaj na Barucha, a my mówimy o mistrzu, Eckharta, i na Mechtyldę, i to samo, na ten sam kierunek. Cały jedno, ten co może tutaj być, kierunek. Jedno, co możemy mieć problem ze zrozumieniem, to co pan pięknie napisał w mailu do nas zapraszającym, to jest to, że tu nie zstąpił i nie odmienił oblicza Ziemi. A mamy wydrukowane to? Tego nie mamy wydrukowanego, tylko jak wiemy, jest to cytat, prawda? Cytować, tak? Jest to cytat, no to jest chyba 79 rok i chyba wtedy to było na myśli, prawda, że był to było w 1979 roku i to było wtedy jeszcze na Placu Zwycięstwa. Tak, tak on się nazywał, ten plac. Który się wcześniej nazywał Adolf Hitler Plac, a potem wcześniej się nazywał Plac Zwycięstwa. I jeszcze tak. I jeszcze tam duża cerkiew stała. Super zabytkiem by mogła być dzisiaj. Ale wtedy padły słowa, że niech stopi duch twój odmieni oblicze i ziemi, tej ziemi. I niech, prawda? Niech. Bo on się tutaj lekko opóźnił. Bo to w 1848-49, jak wiosna lodów nastała w Europie, a tu się nic nie działo, tak? To coś po jakimś tam kołontaju zostało, ktoś coś jeszcze opowiadał, że trzeba coś wybudować jako wotu. Nic nie było. Nawet okupant za nas pańszczyznę zniósł. Czy tam zaborca, powiedzmy w ten sposób, tak? W 64 roku, 1864 roku. Mieliśmy pewnie jakieś działania. W każdym razie nie odmienił. Nie odmienił, rzeczywiście nie odmienił. I tu mamy ten problem. Mówimy, że myślimy, tak? Mówimy coś o suwerenie, gdzieś jest jakiś suweren, powołujemy się na jakieś wyrwane z czasami dla nas w tej rzeczywistości z kontekstu wyrwane słowa. Myśli, zdania, dziękuję, właśnie tak dorabiamy bardzo. Dorabiamy do nich ideologię. A że jeszcze dopowiem, to może aż tak polecimy w takim razie. Nazywamy to tutaj, ten obszar geograficzny jakimś takim pewnym polem semantycznym. Tak? Będzie, tak polecimy w ten sposób, prawda? Mocno jedziemy. Nazwijmy to polem semantycznym, gdzie predykatem do tworzenia rzeczywistości obrażają nas. Będzie nas. Naród, tak? Będzie naród. Albo chrześcijaństwo. No właśnie, bo tu mamy... Prawda? I teraz będziemy... W zależności, który będzie zdaniotwórczy. Tylko, że mamy jeszcze pewien problem, bo musimy stworzyć definicję narodu i chrześcijaństwa. No nie będziemy go tworzyć. No musimy. Jeżeli zrobiliśmy pole duże, no tak. To okay. Do tego dorzucimy nie wiadomo jak dużo. I dobra, na tej nazwie powiesimy ileś tam... Dobra, i będziemy... I będzie się działo, generalnie. A mogłabym zadać takie bardziej fundamentalne pytanie, jeszcze bardziej, jeśli można, jeżeli to jest możliwe. Może. Zaczęliśmy od Księgi Rodzaju i... Nie, bo chodzi, wiesz... Poczekaj, mogę to weźmy... Ja się cały czas zastanawiam, w którym momencie questu jesteśmy. Dlatego, że dostaliśmy polecenie, że iść i napełniać ziemię, wziąć ją we władanie, to w którym miejscu tego zadania jesteśmy? Tego zadania? Jesteśmy obok tego zadania. A nie napełniliśmy? Nie, gdzie jest ta definicja, kiedy jest full? Na przykład jak coś jesz, to wiesz, kiedy jesteś syty, tak? Jak chcesz mieć dużo pieniędzy, to powinieneś sobie określić, co to znaczy dużo, jaka to jest liczba, w psychologii przynajmniej, jak się mówi. A co to znaczy napełnić ziemię? Mówisz o wyrzuceniu śmieci do lasu. A może to jest efekt tego, że my jesteśmy już poza tym questem? Może powinniśmy przejść do następnego levelu? To bardzo ładnie. Nie, jesteśmy zupełnie obok. W ogóle to jest tak, jakbyś poprosiła dziecko, namaluj mi słonika, po czym dziecko poszło i zrobiło kupę na stole zastanawia się, w którym momencie wykonywania polecenia malowania słonika jestem. Otóż jestem w ogóle obok. Ale dlaczego obok? I my wszyscy jesteśmy obok, nieliczni tylko. Dostaliśmy we władanie różne tam roślinki. No to sobie je zaczęliśmy modyfikować genetycznie. Na zasadzie. Dostaliśmy, tak? Ale ja cały czas nie wiem, w którym punkcie jesteśmy, bo ja jakoś trochę nie wierzę w Marina, to obok. Ja co do istoty jest to jest Księga Rodzaju, jest znaczy, co do ja się istoty. Bardzo cieszę, co do swej... że ty znasz idisz. Nie, to ale... jest takie proste tłumaczenie, a potem nie widzisz, tylko to jest hebrajski. Hebrajski, przepraszam bardzo, ale
Dlaczego uważasz, że jesteś alfą i omegą? Nie, ja zadaję pytanie, jakbym wiedział, że jesteśmy obok. Sobie i ale powiedziałeś, że jesteśmy obok. Powiedziałeś, bo że jesteśmy według obok. Mnie jesteśmy a. obok. Ale myśmy bardzo skrupulatnie to próbujesz narzucić. Narzucić was do moich racji, do moich argumentów. Wydaje mi się, że są całkiem niezłe. Jeśli się mylę, to mnie przekonajcie. Po prostu. Po to się tutaj spotkaliśmy. Dlatego, że podsumowujemy... Poczekaj. Do 2000... Nie wy jesteście obok, tylko ludzie. No jesteśmy obok, Pawła. Moment, że 2016, podsumowujemy 2016 rok. Dla mnie ten rok jest kolejnym rokiem dowodzącym, że odchodzimy. Odchodzimy od tego wszystkiego, co powinno być dla nas najważniejsze. Cały czas, jako człowiek wierzący, to jest dla mnie najważniejsze. Zrozumienie tej mojej, jak to powiedział siedzący tutaj Andrzej Laskowski, intymnej relacji człowieka i bezpośredniej, która łączy go z Bogiem. Tego powinniśmy, to powinniśmy robić, tego powinniśmy szukać bezpośredników. Że intymna jest to właśnie twoja i wyłączna. I konsultowanie, czy twoja intymna relacja jest dobra, czy nie? Nie, to nie jest tak, czy moja intymna jest dobra, czy nie. Tylko pytanie jest, czy droga, którą zmierzam, by osiągnąć możliwość zbudowania tej relacji, jest dobra. To jest, o to jest pytanie. I teraz... czy worek śmieci w lesie ma coś z tym wspólnego? Tak, i czy worek śmieci ma coś z tym wspólnego? W tej intymnej relacji. A może ale nauczy inną osobę, żeby jej nie wyrzucać, bo nie przeszkadzała tej osobie. Ty się śmiejesz, ale to jest... dlaczego? Dlatego, że ten człowiek chciałby... Ten albo inny chciałby pojechać na wakacje nad czyste jezioro, do czystego lasu, na grzyby i tak dalej. Jeśli on u mnie pod domem wyrzuci do śmieci do lasu, to u siebie ma czysto. To nie może w tym momencie mieć pretensji, jeśli ja wywiozę śmieci i wywalę jemu pod domem, prawda? Nie. Jako jednak tutaj też w ekonomii było coś takiego jak równowaga. To było nasza, tak? Jeszcze Nobla za to dostał. Jest to... Każda gra jest o sumie zero. Ktoś tu stracił, ktoś tam ci zyska. I żeby było, że też jest ekonomia, prawda? I centrum Adama Smitha. Tak, ludzie myślą, że tak działa też sprawiedliwość. Dobrze. I teraz czym innym znowu będzie, prawda, sprawiedliwość? Bo tu mówiliśmy o wyniku, a teraz czym innym będzie sprawiedliwość? Polecam jednak tę ścieżkę, żebyśmy się przygotowali. Może następnym razem, bo musimy do Freuda, do Lacana polecimy, bo to psychoanaliza jest. Dlaczego ludzie wyrzucają śmieci? Dlaczego tak się zachowują? Nie inaczej. No. Zaraz będziemy, jak powiedziałem w pierwszej godzinie, będziemy kontynuować, a nawet kontynuować dalej Onże Wątek. Za chwilę. Versus. Zaprasza Paweł Ziger. Dobra, wracamy. Wracamy. Bo tutaj toczymy też dyskusję o historii muzyki rozrywkowej i o tym, co się działo, kto odszedł w tym roku, kogo już z nami nie ma i o tych, którzy odeszli wcześniej, a Jacek jest fanem Queenów, tak? Ale to 25 lat już odpłynęło od Dolly Partona? A Dolly Parton, ja też jestem fanem Dolly Partona. Ogromny. Ale ja podejrzewam, że z innych względów niż ty. Rozmawiam ze swoim fryzjerem. Tak, nie lubię country i and western, ale Dolly Parton... Moc. Dobra. To Boże dzieło się udało naprawdę tak. Bardzo. Także nie możemy narzekać. Dolly Parton jest bardzo wierząca. Prawda? I jest jeszcze wierząca. Więc... Ma 8 dzieci bodajże. Dobra. Wszystkie swoje? Tak. Tak trochę przewrotnie, tam się troszkę może porozjeżdżało, ale ja bym chciałbym spojrzeć na to naprawdę. W pierwszej godzinie sobie rozmawialiśmy o tam polityce, co się działo, co się zadziało, co się może wydarzy i tak dalej, ale ja bym chciał spojrzeć, ponieważ podobno 90 parę procent tego społeczeństwa deklaruje, że jest wierząca, znaczy, że i większość z nich deklaruje, że są katolikami, to znaczy, że mogę od nich oczekiwać tego, że zrozumieją, że przynajmniej będą mieli odrobinę wiedzy na temat tej wiary, którą deklarują, tak? Że wiedzą, zastanowili się nad tym, co, na czym to wszystko polega i jednocześnie będą rozumieli, że muszą postępować zgodnie z tym prawem, które jest dla nich prawem najważniejszym, fundamentalnym, to jest akurat tutaj dekalog. Tak? W przypadku chrześcijan w większości jest to, jest to dekalog składający się z dziewięciu przykazań, bo pamiętajmy, że nie ma jednego przykazania w dekalogu katolickim.
prawda? Wyleciało? Które wyleciało? Nie, no w katolickim jest 10. Nie. Zostało rozbite jedno na dwa. W dekalogu... Czyli? Którego dekalog nie ma? Musi. I nie będziesz czynił obrazu, tak? Mhm. Dobra. I że ludzie zastanowią się nad tym, co to oznacza. Wierzyć, jak to budują sobie tę swoją relację. Jak to się przekłada na ich decyzje, w tym również polityczne. Na to, czy siedzą w Sejmie i protestują, albo przychodzą pod Sejm i protestują. Jedni pod pałac namiestnikowski, gdzie lokator ma coś zrobić, albo nie. Jak to wszystko się... Jak to wszystko, co ludzie robią, mówią, jakie decyzje podejmują, ma się do tej ich wiary, którą deklarują. A są dziełem stworzenia, istotą Boga, tak? Tak chciałem trochę pojechać, no. Tak nie, bo to jeszcze pogdybywać. Po drodze trzeba jakieś sakramenty przyjąć. Dlaczego? Z tego wszystkiego. Dlaczego trzeba sakramenty przyjąć? Żeby potem móc i chcieć i się utożsamiać. Dlaczego sakramenty trzeba przyjąć? No tak mi się wydaje. Nie, chyba nie. Coś tam siada. No. A co może trochę psychologii? No dobra, no bo w zasadzie oprócz tego, że wszyscy, którzy deklarują, że są katolikami czy chrześcijanami, mogą wyznawać podobne wartości, to jeszcze to trzeba przefiltrować przez takie dwa zjawiska. Jeden to się nazywa dysonans poznawczy, czyli różnica między ja idealnym a ja realnym. Jeżeli każdy sobie wyobraża siebie jako dobrego chrześcijanina, dobrego człowieka, bo kto mówi o sobie, że jest złym człowiekiem? No prawie nikt. Natomiast jeżeli popełni jakiś czyn, który zwykle nie jest może do końca pochwalany w tych jego modelu wartości, to żeby nie czuć się złym człowiekiem, musi go sobie zracjonalizować i wytłumaczy swoje postępowanie, łącznie z tym już śmieciami w lesie, w jakiś sposób, który dla innych jest... inni widzą to zupełnie inaczej. Czyli... Każdy postrzega siebie trochę lepiej, niż inni go postrzegają. I tu wchodzimy w drugie pojęcie, czyli podstawowy błąd atrybucji. I znajduje racjonalne wytłumaczenie dlatego na przykład, że wyciąga łapy po 500+, i zupełnie nie przeszkadza mu to, że jest to pieniądz kradziony jego sąsiadowi. Ale później jego dzieciom też, bo one będą musiały spłacać. No ale to obecna też. Władza mu wytłumaczyła, że rząd powinien się zajmować rozkładaniem i napełnianiem paśnic. Ale sekundkę, bo zapomniałeś, że są ludzie, którzy, jak pani Malwina wskazała, mają bardzo głęboko rozwinięty dysonans poznawczy, mianowicie prezes Kaczyński, który określił, że są ludzie gorszego sortu i lepszego sortu. Oczywiście, że więc... tak. I zracjonalizował sobie swój wizerunek w swoich oczach, tak. Na tym polega właśnie łagodzenie dysonansu poznawczego. Wiem, że pewne wizje się leczy po prostu. Ale to przy wizjach to już jest grubsza sprawa, bym powiedziała. Ale to prezes, to pierwszy sekretarz mówił o wizji. Do wizji to potrzebne są jakieś środki wspomagające w ogóle, do wizji, żeby mieć wizję. Powiedziałam, że niektórzy mają wizję bez. Trzeba. Niektórzy mają wizję bez. Panie Andrzeju. No, to się włączy jakoś tak inteligentnie. Tak, rzeczywiście to trzeba jakoś. Znaczy na pewno jest problem, żeby to ogarnąć i mam problem, żeby ogarnąć. Na pewno jest kłopotliwa moja korespondencja z tą ontologiczną rzeczywistością. Ontologiczną rzeczywistością. Tym, co jest, tak? Niewątpliwie tak, ale. Bo to jakby to jest takie spłacanie, spłycanie tematu. Są metody polityczne, gry polityczne i akurat ta gra polityczna wygrała. Nie można się odwoływać, jeżeli większość wyrzuca worki tak z odpadami, nieczystościami, gdzieś porzuca do lesia, nie można się jakimiś racjonalnymi odbywać argumentami do nich, tak? Czy udowadniać, zachęcać do czegoś. Nie wiem. Znaczy, ja się nie znam na polityce. I dla mnie polityka cały czas to są te hasła mądrości, umiarkowania, dzielności i ten wektor sprawiedliwości, tak? Ale to było 2400 parę lat temu, w 10 księdze. A dlaczego umiarkowania? Przecież sięgaj tam, gdzie wzrok nie sięga. To jest co innego. To jest romantyzm i tu nie możemy tego mylić, prawda? Umiarkowanie w postępowaniu. To jest na przykład... W postępowaniu, tak. Jadam, ale nie dojadam.
nie robię wszystkiego, idąc dziś. A przecież też parę razy zdarzyło. Piję i potem jestem. Tak, i żałuję. To jest właśnie to spłycanie. Dziś doszło do tego, że jeżeli dzisiaj jest wyprzedaż, czy tam promocje. Idę na stację benzynową, a mi chcą teraz zlikwidować handel alkoholem na stacji benzynowej. No i będziesz częściej był, będziesz częściej niedojedzony. Ale nauczysz się myśleć z przyszłej perspektywy. Nie, nauczysz się myśleć z perspektywy. Jednak bym powiedział... Dokładnie, celem. Jednak bym powiedział o umiarkowaniu, że jest ono postawą, niewątpliwie. Przepięknie to opisał w dialogu Harmenides Platon, a o młodzieńcu, który ceniono u niego właśnie taką postawę, ale dziś może by sobie było to powiedzieć, idąc przez centrum handlowe, ja na przykład patrząc wokół, widzę, ile rzeczy jest mi niepotrzebnych. Nie co bym chciał stamtąd, tylko ile rzeczy jest mi niepotrzebnych. Ile mamy rzeczy na wyrost, za dużo, z potrzeby, z chciwości. No i to, tam taka nie, to nie jest chciwość, to nie jest chciwość. A ten wóz, co miał 300 krów, to mu wszystkie były potrzebne. Ale jeszcze, to jest bardzo ciekawe. To jest chyba dalej znowu coś innego, to jeszcze prościej, prawda? To jeszcze trzeba dalej by może sięgnąć, bo myśmy wspomnieli tutaj o utopii EU, daimonii, prawda? Ale mówmy też eudaimonii, niekoniecznie musimy zaznaczać tej szczęśliwości, którą miała nam ta odada radości, prawda, przynieść w tym 2004 roku. I czy rzeczywiście tak się okazało, że wszyscy jesteśmy z tego zadowoleni? Może dzisiaj jest czas zapytać się, mówiliśmy o czym jest to bycie, tak? Dwa, ja bym jeszcze dalej poleciał później, ktoś to potem rozwinął, budować, mieszkać, myśleć. W jakim świecie żyjemy? Dlaczego żyjemy? Po co tu jesteśmy, tak? Zadawać te pytania. Rzeczywiście z tej ekonomii, nagle ekonomia, pragmatyzm, polityka zapomniała o metafizyce. Nie mamy refleksji, bo musimy chcieć koniecznie, bo coś trzeba. I najprościej jest coś obiecać, komuś coś dać jeszcze. Nie zapracować, nie zarobić, ale dać. No to, przepraszam, a czy nie, to jest... zadajmy sobie znowu te pytania. To jest łatwizna, pójście na łatwiznę po prostu. To jest polityka, pragmatyzm polityczny, obojętny jaka metoda. Przepraszam, to pójście na łatwiznę jest możliwe między innymi, oczywiście z wielu powodów, ale między innymi możliwe jest dlatego, że żyjemy w czasach nieprawdopodobnego dobrobytu. Ja wiem, że wiele osób, które mają kłopoty finansowe, prawie wszyscy mają kłopoty finansowe, tak? Prawie wszyscy mamy kłopoty finansowe, bo prawie wszyscy chcielibyśmy mieć więcej i tak dalej. Nie wiem, co to jest napełnia. Ale jeśli spojrzymy nawet na ludzi najbiedniejszych, tych, którzy regularnie korzystają z pomocy społecznej i jednocześnie płodzą kolejne pokolenia, które będą korzystać z pomocy społecznej, gdzie dostają, nie wiem, kaszę, cukier, mąkę, ciuchy i tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Ich poziom życia, ich dobrobyt jest rzeczą, o której 95% Europejczyków mogłaby w XIX wieku, pod koniec XIX wieku marzyć, naprawdę. Dostępność do środków czystości, opieki lekarskiej i tak dalej. Papierosy w kiosku, jest to nieprawdopodobne. I ten dobrobyt, ta nadpodaż nieprawdopodobnych towarów i usług, które pewnie w dużym stopniu nam są niepotrzebne, bo sami sobie kreujemy pewne potrzeby. Ale to jest to, co powoduje, że ta chwila refleksji, to zastanowienie się nad tym, czy zmierzam w dobrą stronę, na czym polega to moje być, to moje istnienie, tak? Jest coraz rzadziej, a w przypadku wielu osób rozmawiam. Ja nie jestem taki mądry, ja jestem głupi, ja dlatego spotykam się i rozmawiam z ludźmi, bo chcę się czegoś dowiedzieć, nauczyć. Sokrates. Naprawdę. Nie no, kurczę. Sokrates tak jest. Nie był mądry, chciał się dowiedzieć, pytał. Ale ludzie nie potrzebują, ale po prostu obawy. Tej jednej rzeczy cholery nie potrzebują. I szanowny gość powiedzieli, że mamy za dużo. Jak władza usłyszy, że mamy za dużo, to nas jeszcze bardziej opodatkuje, że nam zabrać. To w ogóle spokojnie. Ale proszę zobaczyć tak na reklamy. Nie liczy się już dziś. Nie liczy się rozmiar samochodu. Liczy się rozmiar jachtu.
A Gekok chyba, a tak? To jest z innej klasy. To jest 1983 rok i Wall Street. I Gekok mówi, chciwość jest dobra. Reszta to semantyka. Wspomnieliśmy o tym, tak? Obojętne jak sobie to nie zakombinujemy, co byśmy sobie nie powiedzieli. Teraz, czy rzeczywiście, jak w bardzo bogatych czasach żyjemy, jeżeli ja tu sięgnę do Brodela, mówimy tu koniec XIX wieku, bo tu mamy większą jakby świadomość społeczną, prawda? A jednak u Brodela i popatrzmy na XVI wiek, to 98% ludzi w ogóle nie wie, że można i jak można żyć. Nawet tego obrazu nie mają, na jakie podobieństwo. Nie mają wiedzy, nie czytają i nie zarabiają pieniędzy. W słynnej książce, o której tutaj wspomnieliśmy parę razy, Hansa Hermana Hoppego, jest taki dowód na potwierdzenie tezy, że dopiero od mniej więcej drugiej połowy XIX wieku ludzka egzystencja, statystycznie rzecz biorąc, przestała się różnić od zwierzęcej. Dobra, na koniec mamy bardzo, bardzo długi utwór, więc musimy szybciutko podsumowywać, kończyć i tak dalej. Ja bym chciał powiedzieć tak, 2016 rok niewiele się różnił od lat poprzednich, aczkolwiek wydaje mi się, że zdarzyło się parę rzeczy, które spowodowały, że tym trudniej w przyszłym roku będzie ludziom się zastanawiać nad sobą, nad istnieniem, nad swoją drogą do Boga. Dla tych wierzących, bo niewierzący oni mają łatwiej, chociaż z drugiej strony mają dużo trudniej. Taki paradoks. Ten 2016 rok był rokiem też, w którym pewne rzeczy wreszcie zostały powiedziane jasno i całkiem się, i bardzo się z tego cieszę, na przykład to, że pierwszy sekretarz Kaczyński pokazał jasno, jaka jest jego wizja, że ona jest dla mnie chora i koniec, to jest, to jedna rzecz, ale wreszcie wiemy, do czego zmierzamy, burdel totalny. To jest moje podsumowanie. I niczego i serdel, żeby cytujemy Piłsudskiego. I to jest moje podsumowanie tej rozmowy, tego całego roku, a w przyszłym roku nie będzie wcale lepiej, będzie na pewno gorzej, zgodnie z prawem Murphy'ego. Znaczy podsumowaniem tego roku jest to, że ludzie uwierzyli ponownie w socjalizm, teraz się zamienia w realny socjalizm i no najchętniej żyliby na garnuszku państwa. I jest to taka wizja, która jest krótkowzroczna, bo ktoś kiedyś te długi będzie musiał spłacać. Malwina? W zasadzie to mam do powiedzenia tylko tyle, że o ile nie jestem zwolenniczką obozu rządzącego i nigdy nie byłam. I nigdy nie będę. I nigdy nie ale będę. Którego? Obecnego. To powinniśmy się od nich uczyć strategii i umiejętności rozumienia tego, w jaki sposób przekonać bydło do tego, żeby kupiło własne stryczek. Czego ludzie potrzebują i posiadania wizji konsekwentnego jej realizowania. Bo gdyby opozycja, czyli ta grupa, w której ja się czuję, że jestem, miała umiejętność, tę umiejętność, to sytuacja byłaby zupełnie inna i zupełnie inaczej by się zapowiadał rok 2017. Nie. Jak śpiewał Leonard Cohen. Jeżeli mówisz, Paweł Bydło, większość ludzi faktycznie nie zna 90% słów użytych tutaj przez pana i nie jest im to do życia potrzebne, bo niestety, no powiedzmy, że nie jest to potrzebne do życia, znajomości historii, filozofii, wpływów Kościoła na życie społeczne i wpływu różnych ludzi, ale w sprawie własnego być i jest, są to doskonale zorientowani i mądrzy ludzie, w sprawie własnego. Oczywiście. Jeżeli trzeba wyciągnąć z niego 500+, plus, po 500 ale plus, to wyciągnął do niego. Ja się z tobą zgadzam, ale tylko pod warunkiem zaznaczyć, że to jest tylko tu i teraz, to są ludzie, którzy są w stanie myśleć tu i teraz, ale natomiast ty próbujesz, przyszłość nie istnieje. Ty próbujesz doprowadzić do tego, żeby 99% ludzi było elitą. Nie będzie tą nie. elitą, bo to... dokładnie. Ale absolutnie nie. Ja żeby tylko chcę doprowadzić do sytuacji, w której 99% ludzi nie będzie miało praw wyborczych. O! Głosu wyborczego. Ale prawo do tego chciałbym jest, konformizm polega na tym, że ludzie, osoby myślące, sprawy, które to... idą w poprzek systemu, to jest około 7%. Jeżeli 100 osób ucieka z płonącego budynku, to na te 100 osób, które będą biegły do jednego wyjścia, 5 do
siedmiu zacznie szukać innych rozwiązań. To jest statystyka we wszystkich społeczeństwach. Ale są trzy kłamstwa. I dlatego... Ma kłamstwo, wielkie kłamstwo i statystyka. Dobrze, a to też. To trzeci. To był trzeci. Dobrze, podsumowanie. Andrzej Laskowski. Ja życzę wszystkim na 2017 rok wiele radości. Pomyślności. Zawstydził nas pan. Ale Paweł będzie miał łapobachy pewnie w przyszłym roku. Jakie... Nie, to tematu będzie w cholerę. Jakie państwo, taka opozycja. O, brawo, brawo, brawo. I to znaczy, że dostrzegamy to samo. Powolny demontaż, rozpierduchę totalną. I tak należy trzymać. Także towarzysze z PiSu, tutaj trzymam za was kciuki. Co prawda robicie coś, co skończy się bardzo fajną katastrofą, natomiast generalnie demontujecie państwo. To, co proponujecie zamiast tego państwa, to... Ale to według mnie to może jest państwo. To może na inną... Nie, to jest chore, to jest po prostu chore. Ale państwo. Szpitale psychiatryczne są pełne Jezusów. Kambodża też i była paru państwem. Innych z wizjami. Więc spokojnie, dobra. Życzę ludziom, żeby zaczęli myśleć i postępować racjonalnie. Nie dlatego, że wam dobrze życzę, bo mam w dupie, co się z wami dzieje, tylko dlatego, że mnie się to będzie opłacało, mnie się będzie lżej żyło. O, tak, i tego sam sobie życzę. Liczysz na jakiś zwrot ze strony nie, bo jak każdy podejdzie w ten sposób egoistyczny, to się zacznie nam po prostu najnormalniej w życiu opłacać. Urzędy skarbowe mają teraz bardzo ostre wytyczne, więc zwroty mogą być mniejsze w tym roku. Dobra. Kończymy 2017 rok. Nadciąga za 4 dni. Ludzie, nie strzelajcie za bardzo różnymi tam wybuchami wybuchającymi, bo psy i koty dostają szału. Szanujmy małych naszych moja mniejszych braci. Ogucha, to ogucha, a moja sunia nie ogucha. Do zobaczyska 3 chyba stycznia. Wszystkiego dobrego w nowym Wszystkiego roku. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Versus. Zaprasza Paweł Zigerman.